gospodarczych. Polska dzisiaj jest reprezentowana przez patriotów, przez ludzi, którzy nie tylko kochają swój kraj, ale też są bardzo profesjonalnie przygotowani do reprezentowania Polski i do starań o dobry rozwój naszego kraju. I to, że Polska z kraju wykorzystywanego, z kraju, można powiedzieć, kolonizowanego gospodarczo, staje się liderem naszej części Europy i znaczącym graczem na arenie całej Unii Europejskiej, także graczem gospodarczym, to nie podoba się wielu osobom. I także dlatego dzisiejsze zachowanie Donalda Tuska, haniebny wpis Donalda Tuska, trzeba nazwać jasno i wyraźnie. Donald Tusk kolejny raz zachował się wyjątkowo paskudnie. Natomiast tu zachodzi zdumiewająca zbieżność zachowań Donalda Tuska i jego ataków na Polskę ze sprawami, które dzieją się w tym czasie. Z jednej strony bardzo dobre wyniki gospodarcze, rosnąca ranga Polski na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony mamy pierwszy raz od wielu lat wysoko podniesione w randze spraw do załatwienia reparacje wojenne od Niemiec. Czy to jest... Tu można pewną zbieżność zobaczyć i dzisiejszy haniebny wpis Donalda Tuska na Twitterze, w którym atakuje Polskę, w której przedstawia Polskę w Europie jako kraj o... Już nie chcę wymieniać tych jego kalumni, jako kraj, który idzie w złym kierunku. Dzisiejsze zachowanie Donalda Tuska każe postawić pytanie, czy tak zachowuje się polityk, którego ośrodkiem lojalności jest stolica własnego kraju, czy też jakiś inny ośrodek. Analizując w cudzysłowie dokonania Donalda Tuska na arenie międzynarodowej, te dokonania stawiam w cudzysłów, na arenie międzynarodowej korzystne dla Polski, trzeba powiedzieć tak, że jeżeli nie chce pomóc Polsce, jeżeli nie czuje się tam za granicą politykiem Polski, to przynajmniej niech nie przeszkadza, przynajmniej niech nie uderza w rząd, który wybrali Polacy. Rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość i prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, wybrali Polacy. Tymczasem Donalda Tuska na szefa Rady Europy wybrali przeróżni przedstawiciele kraju niepolskiego. Wybrali ludzie, Donald Tusk sprawuje swoją funkcję z rekomendacji niemieckiej, maltańskiej, innej. I jego zachowania pokazują, że daleko mu do reprezentowania polskiej racji stanu. I jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem w części telewizyjnej. Donald Tusk jest ostatnią osobą, która ma prawo komukolwiek zarzucać związki z Rosją. Jak można, jak daleko trzeba mieć posuniętą złą wolę, żeby obciążać relacjami z Rosją ludzi, którzy stracili wielu swoich przyjaciół i ci przyjaciele zginęli w miejscu, przy którym Donald Tusk niezrozumiały, niewytłumaczony dzisiaj uśmiech i zaciśnięte dłonie w charakterystycznych żółwikach prezentował przed Władimirem Putinem. Nigdy z tego przed Polakami Donald Tusk się nie wytłumaczył. Donald Tusk nigdy nie wytłumaczył się z tego, dlaczego nazywał Władimira Putina naszym człowiekiem w Moskwie. Jego protegowana, późniejsza premier, pani Ewa Kopacz, nigdy nie wytłumaczyła się, dlaczego kazała polskim lekarzom, polskim służbom uczyć się od służb Władimira Putina. Dlaczego kłamała? Dlaczego Ewa Kopacz kłamała, że
ziemia w Smoleńsku została przekopana na 1 metr w głąb? Dlaczego kłamała, że polscy patomorfolodzy ramię w ramię z rosyjskimi pracowali, rzekomo ona to widziała? Platforma Obywatelska niestety nie reprezentuje polskiej racji stanu. Europosłowie Platformy Obywatelskiej pokazali w praktyce, że pokazują niemiecki punkt widzenia, brukselski punkt widzenia przeciwko Polsce. To na tych ludzi, na polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u spada odpowiedzialność, że do polskiego budżetu w czasie ich rządów nie trafiło około 260 miliardów złotych, bowiem mieli oczy i uszy zamknięte na rabowanie polskiego budżetu przez szarą strefę, przez mafie VAT-owskie, mafie paliwowe. My to zmieniamy. Dzisiaj Polska jest państwem prawa, państwem demokratycznym, państwem, którego zadaniem jest budowanie kapitału polskiego, naszego pokolenia i przyszłych pokoleń. Jak widać, Donalda Tuska niezwykle uwiera rosnąca ranga Polski i poprawa sytuacji gospodarczej. No i zanim, panie ministrze, tutaj dotkniemy tego corpus delicti, czyli sytuacji na tutaj rynku, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to jeszcze raz przed tym wystąpieniem szerszym takie dziwne spostrzeżenie, że ta układanka zaczyna się powoli jakoś układać, bo z jednej strony widzimy tak, no, katastrofa smoleńska, wielka skala też takich emocji negatywnych do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ktoś mówił, że było już tuż od renegocjacji tutaj, jeśli chodzi o zakup, prawda, gazu z Rosji, że na biurku były pewne projekty pana Lecha Kaczyńskiego, prezydenta świętej pamięci. Potem mamy wybory, potem mamy, jeśli wyniki to wiemy, potem spotkania w tej restauracji sławetnej Sowa i Przyjaciele, gdzie tam miano powiedzieć, że pan Tusk miał powiedzieć, że już po wyborach to może paliwo kosztować nawet 7 zł. Potem mamy czas tych rządów, widzimy teraz, jak liczby wskazują, że to jest coś więcej niż tylko nieudolność, coś więcej niż tylko nie poradzenie sobie na przykład ze sprawami ekonomicznymi, tylko po prostu te liczby, te sumy są za duże, żeby można było tylko kogoś posądzić o pomyłkę, o nieudacznictwo, o jakąś taką, prawda, o jakieś takie roztargnienie, bo to są za grube liczby. Fragment tego, niewielki skrawek tego, jak funkcjonowało, raczej jak nie funkcjonowało polskie państwo, widzimy dzisiaj, oglądając transmisję z Komisji do spraw Amber Gold i Komisji Reprywatyzacyjnej, Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. W przypadku Amber Gold widzimy, że jak ognia, jak unikali przedstawiciele poszczególnych służb, poszczególnych instytucji zaangażowania się w wyjaśnienie, a najpierw zablokowanie przestępcy, aferzyście możliwości okradzenia tysięcy Polaków. Poszczególne służby, poszczególni urzędnicy podchodzili jak pies do jeża do Marcina P. Być może jedną z przyczyn tego strachu przed dotknięciem Amber Gold było to, że w swojej firmie zatrudniał syna Donalda Tuska. W przypadku komisji weryfikacyjnej, mamy z kolei do czynienia z powiązaniami urzędników, prawników, także tej nadzwyczajnej kasty, czego efektem było reprywatyzowanie, w cudzysłowie, kamienic wartych miliony złotych za kwotę kilkuset złotych czy 2000. I w przypadku afery reprywatyzacyjnej też trzeba bardzo dobitnie powiedzieć, że za krzywdę wyrządzoną ludziom wyrzucanym na bruk, za ludzkie łzy, ludzi, których pozbawiano mieszkań, nie odpowiadają ludzie w dresach z bejsbolem w ręku, ani oprychy z bramy. Za tą krzywdę odpowiadają w większej części ludzie w togach. Dlatego dzisiaj jednym z zadań Prawa i Sprawiedliwości, oprócz budowania silnej polskiej gospodarki, oprócz przywracania godności polskim rodzinom i zapewniania bezpieczeństwa Polakom, jest
oświetlenie, wyjaśnienie tych niecnych uczynków, przestępstw, rabowania Polaków w świetle dnia, w świetle Jupiterów, po to, żeby z jednej strony winni ponieśli karę, ale z drugiej strony, żeby bardzo precyzyjnie zdefiniować te mechanizmy, które doprowadziły do tych patologii, żeby sytuacja taka jak pod rządami Hanny Gronkiewicz-Walce w Warszawie nigdy więcej się nie powtórzyła. I jeszcze jedno zdanie. Jeżeli Donald Tusk tak bardzo jest zaniepokojony rzekomym łamaniem prawa w Polsce, to trzeba odpowiedzieć tak. W Polsce jest przypadek rażącego naruszania praworządności, rażącej pogardy dla prawa. Ten przypadek to zachowanie Hanny Gronkiewicz-Walc wobec stawiennictwa na komisji weryfikacyjnej i postępowanie jej i jej urzędników w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. I tym Donald Tusk jako mentor Platformy, jako guru Platformy powinien się zająć. Jeżeli Donald Tusk chce pisać jakieś tweety, w których odnosi się do sytuacji w Polsce, niech te tweety kieruje do swojej partyjnej koleżanki Hanny Gronkiewicz-Walc i apeluje do niej, żeby stanęła w prawdzie przed komisją weryfikacyjną. Inne zachowania Donalda Tuska traktujemy jako brutalne ataki na Polskę. Unia Europejska, w której Donald Tusk ma być podobno prominentnym politykiem, przeżywa niespotykany kryzys. Mamy brutalną interwencję policji w Katalonii. Mamy listy gończe za politykami z Katalonii. Mamy Brexit. Mamy dramat strefy euro w krajach południowej Europy. Mamy niekontrolowany napływ islamskich imigrantów, którzy sieją terror na ulicach miast zachodniej Europy. Czy tym wszystkim zajmuje się przewodniczący Rady Donald Tusk? Nie. Czy Donald Tusk podnosił na forum międzynarodowym, że przez ulice niemieckich miast przetaczały się marsze neonazistów kilka miesięcy temu? Nie. Donald Tusk milczał. Czy Donald Tusk podnosił sprawę, że kibice jednej z niemieckich drużyn pozdrawiali się okrzykami Sieg Heil? Nie. W tej sprawie Donald Tusk milczał. Donald Tusk milczy w sprawach, które dotyczą możnych Unii Europejskiej. Donald Tusk niestety ostrze, wręcz strzyka jadem na Polskę, bardzo tchórzliwie zachowuje się wobec własnego kraju. Zachowuje się jak człowiek, który źle życzy własnej ojczyźnie. Panie ministrze, z jednej strony tak, no mówimy tak, oczywiście jest miejsce na jakiś pewien spór, jest miejsce na przekazywanie sobie takich czy nie innych ocen wzajemnych, ale przede wszystkim w pewnej kulturze, w pewnym też jakimś takim europejskim stylu. Poza tym na miejscu, w Polsce, w polskich mediach, jeżeli takie ta druga strona uznaje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wynoszenie tego za granicą, a szczególnie na kanwę Unii Europejskiej, bo to wszystko wtedy szkodzi tak koniec końców państwu polskiemu, gospodarce. I to jest bardzo, prawda, niepatriotyczne, niemądre i szkodzące. Tego typu zachowanie. Patrzmy na inne parlamenty krajowe, prawda, jak one się zachowują. Włosi, Francuzi. Ale właśnie. Na tym polega demokracja. My możemy mieć różne zdanie w Polsce. Możemy być w ostrym sporze politycznym. Jeżeli ten ostry spór polityczny ma podłoże merytoryczne, to jest lepiej dla Polski, bowiem ścierają się dwie koncepcje. Jeżeli chciałbym, żebyśmy doszli do takiej sytuacji w demokratycznym systemie w Polsce, że dwie strony sporu politycznego mają na końcu drogi ten sam cel. Bezpieczną, suwerenną, niepodległą Polskę, w której rodzinom żyje się dostatnio. I spór polega na tym, że obie strony chcą dojść do tego celu innymi drogami, ale powtarzam, celem jest bezpieczna, suwerenna, niepodległa Polska i dobrobyt polskich rodzin. I ten spór jest prowadzony wewnątrz kraju, wewnątrz własnego domu. Żyjemy w polskim domu.
pod jednym wspólnym dachem. Tu jest nasza polska przestrzeń. I czymś haniebnym, czymś paskudnym jest próba sprowadzenia obcych sił politycznych, jakichś interwencyjnych na własną ojczyznę, na własnych rodaków, po to, żeby osiągnąć własne cele polityczne. Przypomnijmy, politycy Platformy, politycy PSL-u mieli 8 lat na przekonanie Polaków do swoich racji. Efekt jest taki, że Polacy poznali się na tej ekipie i Polacy pogonili tych ludzi z życia publicznego, zabrali im kierowanie polskim państwem. I ludzie, którzy są demokratami, którzy szanują wybór suwerena, wybór narodu, zachowaliby się w sposób jedyny możliwy. Zakasaliby rękawy i ruszyliby do ciężkiej pracy, do spotkań z Polakami. Tak jak my pracowaliśmy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat było w opozycji. Prezes Jarosław Kaczyński rzucił hasło: jedziemy w Polskę, rozmawiamy z Polakami. I my Polskę zjeździliśmy wzdłuż i wszerz. Dziesiątki tysięcy kilometrów, tysiące rozmów, wiele tysięcy uściśniętych dłoni, jak mówiła pani premier niedawno w Rzeszowie na kongresie. I z tych rozmów wykuwał się program Prawa i Sprawiedliwości, bo to Polacy mówili nam, co trzeba w Polsce zmienić, co działa źle. Na tej podstawie została opracowana strategia odpowiedzialnego rozwoju. Na tej podstawie zostały przygotowane takie rozwiązania, jak zakaz zabierania dzieci rodzicom z powodu biedy, jak prawo rodziców do decydowania, kiedy dziecko pójdzie do szkoły, jak obniżenie wieku emerytalnego. Przypomnijmy, Donald Tusk podniósł kobietom wiek emerytalny do 67 lat razem ze swymi kamratami z Platformy i z PSL-u. I szereg innych rozwiązań. I to jest droga do serc Polaków. To jest droga do przekonania Polaków do swoich racji, do swoich wartości. I nie jest drogą. Czymś haniebnym jest to, żeby skarżyć się tak naprawdę na Polaków, którzy zagłosowali inaczej niż na Platformę. Skarżyć się w Brukseli, namawiać kolegów, kumpli z ław brukselskich po to, żeby atakowali Polskę. Niestety te nazwiska ludzi takich jak Janusz Lewandowski, Julia Pitera, pani Kudrycka, pan Boni i inne, pani Thun, Winkowska, Scheinfeld, pan Scheinfeld, te osoby, które tak paskudnie atakowały Polskę, zapiszą się najczerniejszymi zgłoskami w naszej historii. Chciałbym, wielu Polaków porównuje to zachowanie do targowicy. Są pewne, wiele jest podobieństw, próby sprowadzania obcych sił, już nie wojskowych dzisiaj, bo żyjemy w innych czasach, ale na pomoc swojej frakcji do Polski. Współpraca, kolaboracja wręcz z innymi ośrodkami przeciwko własnemu krajowi, bo takie wrażenie to sprawia. I wreszcie głosowanie. Natomiast już tak trochę z humorem powiem, z przymrużeniem oka w tak nawet poważnej sytuacji, że tamta targowica to byli magnaci, którzy mimo wszystko sponsorowali artystów, pewne rzeczy tworzyli i nie ma żadnych śladów historycznych, żeby po tamtych ludziach, po ich wizytach w pałacach królewskich ginęły łyżki, ginęły deski do krojenia, czy jakieś fragmenty armatury kuchennej. Niestety po wyjściu człowieka związanego z Platformą Obywatelską i jego świty Bronisława Komorowskiego z Pałacu Prezydenckiego nie można było, nowy zespół pana prezydenta Andrzeja Dudy nie mógł doliczyć się wielu elementów wyposażenia ze słynnymi obrazami na czele. Nie zaginął obraz, bydło na pastwisku. No, znamienna nazwa, znamienny tytuł i temat obrazu. No właśnie, ale bydło na pastwisku, przejdźmy do sprawy ważnej. Spółki Skarbu Państwa po 2 latach rządów. Pan minister się przygląda temu bardzo blisko, więc oczywiście wykresów w radiu trudno jest pokazać, natomiast można oczywiście słownie opisać stan 2 lata temu, stan jeszcze wcześniej, a teraz. Będziemy mówić tak, o dwóch grupach, o tych takich, prawda, czempionach, mówiąc o tych takich
prawda, w czarnych koniach mocnych, no i też o tych słabszych, którzy jednak się podnieśli z tego brzucha, prawda, już byli prawie, były prawie te spółki na dnie, a jednak się udało. Przykładem takim jest bardzo ciekawym lot, któremu poświęcimy więcej czasu. Ale proszę, panie ministrze, jeszcze dla informacji, dla tych, którzy nas nie oglądali, streścić kilku, no, w jakiejś tam przestrzeni czasowej te główne spółki i ich przychody, ich charakterystykę. No i też to było ważne pytanie, do kogo należą, jaka jest procent większości, jeśli chodzi o własność, bo wiemy, że z tego też potem idą zyski, prawda, zostają u nas w Polsce albo też przechodzą do innych właścicieli, no, współwłaścicieli. Zacznę od tego, co zasygnalizowałem w części telewizyjnej, że jako rząd Prawa i Sprawiedliwości podnieśliśmy ochronę własności polskiego państwa w spółkach Skarbu Państwa. Jedną z reform, które przeprowadziliśmy, było ustawowe zapisanie 24 takich, no, sztandarowych spółek w Polsce, których akcji nie wolno sprzedawać. To jest najwyższa ochrona w ustawie, zapisane 24 spółki, których nie wolno rozsprzedawać. Kolejne wzmocnienie ochrony to sprzedaż pozostałych spółek może dokonać się tylko z, czy nawet części akcji czy udziałów, jeżeli byłaby gdziekolwiek rozważana, nie może żaden minister takiej decyzji podjąć, musi być zgoda rządu, czyli nie ma ryzyka, że gdzieś nie przy rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale w przyszłości, że takie coś zdarzyłoby się. Podnieśliśmy wymagania wobec menadżerów kierowanych do spółek Skarbu Państwa. Ważna rzecz, o którą Polacy pytają, na którą zwracają uwagę także słuchacze Radia Maryja. Ograniczyliśmy kosmiczne często zarobki menadżerów w spółkach Skarbu Państwa. To była ustawa z 9 czerwca jeszcze 2016 roku, która weszła w życie 9 września ubiegłego roku. Ta ustawa nie tylko ograniczyła te kominy płacowe w niektórych spółkach, ale też uporządkowała wynagrodzenia i ujednoliciła. Dzisiaj wynagrodzenia menedżerów są związane z wynikami spółek. Menedżerowie mogą zarobić godnie i chcemy opłacać godnie ludzi, którzy dobrze zarządzają majątkiem narodowym. Natomiast obowiązkiem rad nadzorczych, czuwających nad wykonywaniem zadań przez poszczególne zarządy, jest zapisanie pewnych szczegółowych wskaźników, do realizacji których zobowiązani są prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów. I część zmienna wynagrodzenia, czyli premia tak zwana, może być wypłacona dopiero potem, po tym, jeżeli te kluczowe wskaźniki zostaną zrealizowane. To może być osiągnięcie pewnego zysku, to może być ograniczenie kosztów, zwiększenie produkcji albo zoptymalizowanie kosztów produkcji. W zależności od spółki, w zależności od branży, rady nadzorcze do takich działań są zobowiązane. Również ta część stała wynagrodzenia, bo części menedżerów teraz mają dzielić się na część stałą i część zmienną. Część stała zależy od kilku czynników, od wielkości spółki, od liczby pracowników, od osiąganych przychodów i te rzeczy są porządkowane. Prezesi czy zarządy poszczególnych grup kapitałowych, bowiem mamy grupy kapitałowe, w których jest kilkadziesiąt spółek, nie jedna spółka. Jeden ze wskaźników uprawniających do premii to jest wdrożenie zasad wynagrodzenia w całej grupie i zasad także raportowania pewnych decyzji związanych z większymi operacjami na majątku spółek. Podnieśliśmy też ochrona majątku spółek, nadzór nad pewnymi działaniami został podniesiony w taki sposób, że część decyzji wymaga akceptacji rady nadzorczej, na przykład, to jest ważne, kontraktów na doradztwo prawne, na wszelkiego rodzaju consulting,
ekspertów, analizy, także na sprawozdania w zakresie marketingu, w zakresie spraw PR-owych. Do tej pory były z tym problemy. My te problemy widzieliśmy. Wokół spółek Skarbu Państwa funkcjonowało wiele niejasnych powiązań. Mówiąc niejasnych, nie mam na myśli czarno-biało nazywanych przestępstw, bowiem dochodziło do sytuacji, w których prezesi, menedżerowie spółek zlecali opinie, analizy, ekspertyzy, czasem opinie do opinii, czy ekspertyzy do ekspertyzy, płacili za to sute pieniądze, natomiast no niestety nie reagowali poprzedni właściciele, a osoby zlecające to bardzo drogim kancelariom, bardzo drogim firmom konsultingowym, zawsze tłumaczyły się tym, że przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji musieli przeprowadzić bardzo, bardzo szczegółową analizę. Ta analiza kosztowała setki tysięcy złotych. W skali szerszych działań były to miliony złotych. I w ten sposób pieniądze wypływały ze spółek. Dzisiaj te kontrakty są też na bieżąco analizowane przez między innymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale też są poddane bieżącej kontroli rad nadzorczych po to, żeby jak najlepiej pilnować majątku narodowego. Właśnie, mamy też konkretne liczby, prawda? Więc tak, może tak w skrócie trochę te główne właśnie te najbardziej tu. Wspomnieliśmy o tym w części telewizyjnej, ale warto pochwalić, bo to są dobre wyniki, nie ukrywam. Trzeci kwartał, mamy wyniki za trzy kwartały 2017 roku. Mam przed sobą wyniki kluczowych naszych spółek i tak na przykład. Lotos wypracował w trzech kwartałach 1 187 000 000 zł, to jest wzrost o prawie 67% względem trzech kwartałów roku 2016. PGNiG, gigant gazowy, blisko 2,5 miliarda złotych zysku za trzy kwartały tego roku. To jest wzrost względem 2016 roku, tego samego okresu, ponad 51%. Rekord wszechczasów pobił PKN Orlen, który w trzy kwartały bieżącego roku zarobił na czysto ponad 5,5 miliarda złotych. To jest jeszcze więcej niż cały ubiegły rok, który też był historycznie rekordowy dla Orlenu. I tu kilka zdań komentarza. Wyniki spółek paliwowych są skutkiem z jednej strony uszczelnienia pewnych procesów w grupach, ale z drugiej mamy tu efekt, jak kręgi wodne na stawie rozbiegające się w różne strony, tak działa pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy. Szeregiem ustaw przyjętych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, a przygotowanych przez nasz rząd, było uszczelnienie systemu paliwowego, uszczelnienie sektora paliwowego i pogonienie mafii paliwowej. Skalę działania przestępców, aferzystów w szarej strefie sektora paliw poznaliśmy dopiero wtedy, kiedy zaczęły działać wprowadzone przez nas przepisy. Okazało się, że z miesiąca na miesiąc ubiegłego roku, z lipca na sierpień, nagle sprzedaż oleju napędowego skoczyła, legalna sprzedaż, skoczyła blisko o 20%. Mówiłem o tym do ojca w części telewizyjnej, że to tak jakby samochody wszystkich Polaków nagle zaczęły palić o 1/5 więcej. To jest niemożliwe. To paliwo było w polskiej gospodarce, tylko to paliwo chodziło po prostu na lewo. Chodziło poza oficjalnym obiegiem. Czyli na polskim organizmie, na polskim społeczeństwie, na uczciwych przedsiębiorstwach tuczyła się mafia paliwowa. I rząd Prawa i Sprawiedliwości wybił zęby mafii paliwowej, którymi w
wgryzała się i wypijała krew z polskiej gospodarki. Te pieniądze, które zabraliśmy mafii paliwowej, możemy kierować do polskich rodzin, na przykład w ramach programu Rodzina 500+. I stąd mamy też wyniki rekordowe naszych spółek. A rekordowe wyniki spółek oznaczają też pieniądze na innowacje, pieniądze na rozwój firm. I w późniejszej części, kiedy omówimy wyniki, też bym przeszedł do wątku ważnego, czyli do współpracy naszych czołowych przedsiębiorstw z tak zwanymi startupami, czyli małymi, zwinnymi firmami, które są tworzone przez młodych inżynierów, młodych wynalazców, takimi firmami przyszłości, bo to też jest ciekawy wątek. Ale na kolejnym slajdzie mamy wyniki spółek elektroenergetycznych. Energa, 559 milionów złotych zysku za 3 kwartały ubiegłego roku, to jest względem 74 ledwie milionów za poprzedni rok, wzrost o 655%, 6,5 raza więcej za 3 kwartały 2017 roku niż 2016. Tauron, blisko 1,2 mld zysku za 3 kwartały tego roku, to jest ponad trzykrotny wzrost, prawie 3,5-krotny wzrost względem roku 2016 analogicznego okresu. Polska Grupa Energetyczna, to są 3 miliardy złotych zysku za 3 kwartały, o 147% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. I tu zatrzymam się na chwilę przy spółce Polska Grupa Energetyczna, bowiem PGE jest autorem spektakularnej transakcji odkupienia energetycznych aktywów francuskiego EDF-u w Polsce. Chodzi o elektrociepłownie, które Francuzi, a trzeba podkreślić, że EDF jest własnością francuskiego rządu, to jest spółka rządu francuskiego, przez lata kupował w Polsce. PGE odkupiło te przedsiębiorstwa, między innymi elektrociepłownię w Toruniu, i dzięki temu ten strategiczny obszar energetyczny będzie znów w polskich rękach. Kolejne wyniki to sektor finansowy, PZU 3 miliardy złotych, wzrost o prawie 100% względem roku ubiegłego, giełda papierów wartościowych 117 milionów złotych, blisko 20% lepiej niż w ubiegłym roku po trzech kwartałach. Lepiej, niewiele, ale lepiej PKO, Bank Polski, największy podmiot bankowy w Polsce. I tu też trzeba mała dygresja, bowiem o ile spółki energetyczne odpowiadają za bezpieczeństwo energetyczne Polski, tak równie ważne jest bezpieczeństwo sektora finansowego, bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. I tu dzięki odkupieniu banku PKO SA od włoskiego UniCredit dzisiaj w polskich rękach, w rękach polskiego kapitału, mamy około 52% sektora bankowego. Dzięki temu Polska może być sytuowana obok krajów rozwiniętych, których standardem, jakby cechą, jedną z cech jest to, że większa własność sektora bankowego jest w rękach kapitału krajowego. Kapitału, który jest bliżej swoich klientów, bliżej gospodarki i który w przypadku kryzysu nie wyprowadzi działalności i środków na zewnątrz. I wreszcie na chwilę o bardzo ważnym obszarze, który jest dużym sukcesem rządu Prawa i Sprawiedliwości – górnictwo. Otóż Jastrzębska Spółka Węglowa, blisko 1,8 mld zysku za 3 kwartały tego roku, względem prawie 300 milionów strat w analogicznym okresie ubiegłego roku, to jest ponad siedmiokrotny wzrost. I tu wielkie serdeczne pozdrowienia i szapoba dla ministrów energii, pana ministra konstytucyjnego Krzysztofa Tchórzewskiego i zastępcy, który zajmuje się też górnictwem,
ministra Grzegorza Tobiszowskiego wykonali wielką pracę, uratowali dziesiątki tysięcy miejsc pracy w polskim górnictwie. Górnictwie, które nasi poprzednicy chcieli zlikwidować, chcieli zamknąć, sprzedać, bo naszym poprzednikom nic się nie opłacało. Nie opłacały się stocznie, nie opłacało się górnictwo, nie opłacały się polskie linie lotnicze LOT. Dzisiaj to się zmieniło. Okazało się, że polskie górnictwo może pracować i zarabiać dla Polaków. Bardzo dobry wynik też KGHM-u Polska Miedź. Blisko 1 700 000 000 zł zysku za 3 kwartały. To jest 163% wyżej niż w ubiegłym roku. Grupa Azoty także poprawiła swój wynik, 453 miliony złotych na plusie, 26% więcej niż w roku ubiegłym. O Azotach też wspominaliśmy w części telewizyjnej, gdzie no, niesławą okryli się poprzedni menadżerowie, którzy chodzili do jakichś klubów erotycznych, płacąc tam kartami służbowymi, firmowymi. No, też popędziliśmy tych chłopców złotych chłopców balujących na koszt firmy w różnych dziwnych przybytkach. Dzisiaj spółka osiąga dobre wyniki i jest bezpieczna, bo polskim azotom z Puław groziło wrogie przejęcie przez rosyjski kapitał kilka lat temu. Dzisiaj to niebezpieczeństwo jest już zażegnane. No i też pora też, panie ministrze, zanim damy telefony, jeszcze powiedzieć, że jednak te wyniki, których pan mówi, spółek Skarbu Państwa, są też odpowiedzią na takie dylematy, oczywiście w cudzysłowie, typu, że kapitał nie ma ojczyzny, że patriotyzm gospodarczy to się właściwie nie opłaca, że no, pamięta pan, jak powiedział Jan Wicetrostowski, to oczywiście było przed kampanią, ale jak krzyczał, że prawie, że pieniędzy, sławne pieniądze nie ma na nic, że te wszystkie plany, to co obiecuje wtedy PiS, to jest mrzonka, a pan Kaczyński najlepiej niech daleko nie dotyka w ogóle palcami swoimi kalkulatora, ale ja tak wszystko powtarzam na zasadzie takiej, że no jak to, prawda, nie warto być aż takim, prawda, w gorącej wodzie kąpanym, żeby od razu komentować coś, co jeszcze nie zaistniało, a przecież to były tylko pewne zapowiedzi, więc możemy powiedzieć, kapitał ma ojczyznę, wydana złotówka czy jakiś pieniądz w danym kraju przynosi też i zostaje on tutaj, że jak no przynosi owoc, chociażby patrzmy na Niemcy, jak u nich to się wszystko wraca, jedno euro niby wydane w Unii Europejskiej powraca potem, prawda, jako forma zysku. I też popatrzmy, no, że warto wspierać ten kapitał średni, drobny, ale krajowy. Zresztą to, co pan powiedział, a potem pani premier też to samo podkreśliła, że solą ziemi i polskiej gospodarki będą jednak właśnie, będzie ten kapitał krajowy, miejscowy, gospodarczy. I to, co pan Morawiecki, Mateusz, premier, ekonomista, mówił ostatnio, że to nawet tam wskazują ekonomiści różnych tutaj, no, środków, różnych kierunków, nawet ideologicznych, że my musimy się zrekolonizować, jeśli chodzi o nasz kapitał, prawda, o majątek państwowy. I w tym wszystkim pomagają bardzo mocne spółki należące do Skarbu Państwa, mimo że nie ma Ministerstwa Skarbu Państwa, ale są one przypisane kolejnym takim, prawda, ministrom, jako należącym pod, no, połączonym prawdziwie pod ich władanie sektorem gospodarczym. Korzystając z okazji wyjaśnię, myślę, że kolejny raz, ale o tym warto mówić, bo to jest ważna reforma i dobra reforma przeprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. My zlikwidowaliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa, bowiem to było Ministerstwo Prywatyzacji. A my szliśmy do wyborów z jasnym przekazem. Wstrzymujemy prywatyzację. My nie chcemy wyprzedawać polskiego majątku, ale chcemy pomnażać majątek Skarbu Państwa. Chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa były lokomotywami polskiej gospodarki, żeby były centrami rozwoju gospodarczego i żeby były promotorami nowych technologii. Spółki Skarbu Państwa mają pracować na kapitał Polski i Polaków. I to był jeden z filarów strategii Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym nie było sensu utrzymywania dużego urzędu, który był skupiony na prywatyzacji. Spółki po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa z
spółki Skarbu Państwa zostały przekazane zgodnie ze swoim profilem biznesowym do poszczególnych ministrów. To przekazanie nastąpiło na podstawie pełnomocnictw pani premier dla poszczególnych ministrów, bowiem w nowym modelu zarządzania, który wprowadziliśmy ustawą o zasadach zarządzania mieniem, w nowym modelu zarządzania to premier jest silnym ośrodkiem decyzyjnym względem majątku narodowego. I premier działa poprzez ministrów. Minister energii odpowiada za spółki energetyczne, minister rozwoju za spółki rozwojowe, minister finansów za spółki finansowe, minister rolnictwa za spółki rolnicze i tak dalej, i tak dalej. Ale to premier ma dzięki urzędowi i narzędziom, które posiada, całościowe spojrzenie na polską gospodarkę. To premier wyznacza pewne strategie, programy i realizuje to poprzez ministrów. Pani premier jest w stałym kontakcie z ministrami także w sprawie spółek. Natomiast przy kancelarii premiera powstał zespół, który miałem przyjemność, zaszczyt tworzyć, a dzisiaj kierować nim, odpowiedzialny za te działania, które zostały złożone ustawą na panią premier. Za te sprawy odpowiada pan minister Kowalczyk. Ja mam przyjemność współpracować i wspierać i kierować zespołem ekspertów, pracowników kancelarii premiera z Departamentu Skarbu Państwa, którzy wspierają panią premier w zakresie realizacji obowiązków ustawowych i tej koordynacji nadzoru właścicielskiego. To jest tak w kilku zdaniach opisanie, jak dzisiaj wygląda zarządzanie majątkiem narodowym. Ale została też określona taka pula spółek Skarbu Państwa uznanych za istotne dla gospodarki. To jest 30 spółek największych uznanych za istotne dla polskiej gospodarki i pewien katalog decyzji, najważniejszych decyzji majątkowych, personalnych w tych spółkach, podejmowanych przez ministrów, wymaga akceptacji prezesa Rady Ministrów. To jest ten wzmocniony nadzór. Obok tego została powołana Rada do spraw spółek, czyli takie grono ekspertów, profesorów, którzy opiniują kandydatów do poszczególnych rad nadzorczych. Przedstawicieli do Rady do spraw spółek powołują prezes Rady Ministrów 3 osoby, wicepremier do spraw gospodarki, czyli wicepremier Mateusz Morawiecki 3 osoby i minister energii, pan Krzysztof Tchórzewski 3 osoby. Do tej pory Rada zaopiniowała około 600 kandydatów, około 20 kandydatów negatywnie, natomiast podnieśliśmy znacznie wymagania wobec osób kierowanych do rad nadzorczych, wobec osób kierowanych do zarządów. Wszystko po to, żeby podnieść jakość zarządzania i podnieść nadzór w spółkach Skarbu Państwa. Na czele Rady stoi pan profesor Łukasz Popławski, pan profesor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z którym współpracę bardzo sobie cenię, bo też na bieżąco jesteśmy w kontakcie. Duża praca, duża wiedza naszych ekspertów. Jest to ciało niezależne i wspierające panią premier w tych zadaniach. Natomiast odnosząc się jeszcze do wspomnianych przez ojca słów pana Wincenta Rostowskiego z kampanii wyborczej, byłego ministra finansów w rządzie Donalda Tuska, który przekonywał błędnie, może okłamywał Polaków, że nie ma pieniędzy, bo gdyby były, to Platforma by je znalazła, że nie ma pieniędzy na reformy, na program 500+, na obniżenie wieku emerytalnego. No cóż, no, minęły 2 lata, życie zweryfikowało, a my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodniliśmy, że pan Wincent Rostowski nie mówił prawdy, bo pieniądze się znalazły i znalazły się tam, gdzie my wskazywaliśmy, czyli w
kieszeniach mafii podatkowej i w kieszeniach mafii paliwowej. Uszczelnienie systemu podatkowego pozwoliło nam w tym roku wypracować do budżetu, ściągnąć do budżetu dodatkowe 30 miliardów złotych. I te pieniądze nie spadły z kosmosu, czy nie wypłynęły z dna oceanu. Te pieniądze były w polskiej gospodarce, ale poza oficjalnym obiegiem. Mówiąc obrazowo, uczciwi podatnicy, zwykli ludzie, polskie rodziny zrzucały się na szkoły, na szpitale, na budowę dróg, na administrację, na samorząd, na armię, na policję, na straż pożarną. Natomiast obok tego funkcjonowały grupy interesów, funkcjonowały środowiska gangsterów finansowych, którzy nie tylko okradali polskie państwo, ale nie płacąc podatków, korzystali z tych wszystkich instytucji, na które zrzucały się zwykłe polskie rodziny. My to zmieniliśmy. My to skończyliśmy z zieloną wyspą dla aferzystów, dla oszustów. Zabraliśmy pieniądze gangsterom, dajemy je polskim rodzinom, wspieramy polską gospodarkę. A co zrobił? I teraz do sedna trzeba przejść. Kiedy rządzi Platforma Obywatelska, rządzi PSL, premierem jest Donald Tusk, ministrem finansów pan Rostowski, wicepremierem pan Waldemar Pawlak, później pan Piechociński. I brakuje pieniędzy. Dlaczego brakuje pieniędzy? Bo mają szarą strefę, bo nie walczą z przestępcami podatkowymi. Brakuje pieniędzy w budżecie, co robią? Czy ruszają na krucjatę, uszczelniają system podatkowy, angażują silne polskie państwo, instytucje, urzędy po to, żeby ściągać podatki od tych, którzy ich nie płacą, okradając polskie państwo? Nie, nie robią tego. Co robią? Podnoszą Polakom wiek emerytalny. Co robią? Podnoszą podatki. I tak działała Platforma, tak działał PSL i tego nie można wybaczyć, tego nie można zapomnieć, że przez lata rządu Platformy i PSL-u do polskiego budżetu nie trafiło 260 miliardów złotych. Wyobraźmy sobie dzisiaj, jak wyglądałaby Polska, gdyby te pieniądze nie poszły do kieszeni złodziei i aferzystów, tylko trafiłyby na budowę polskich dróg, na modernizację polskiej armii, na rozbudowę polskich szpitali, na naprawy służby zdrowia, na polską oświatę, do polskich rodzin. Gdyby program 500+ ruszył 8 lat temu, gdyby nie trzeba było podnosić wieku emerytalnego, można wymieniać bez końca 260 miliardów złotych wyliczone przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ta suma obciąża Wincenta Rostowskiego, ta suma obciąża Donalda Tuska, który dzisiaj powinien z tego bardzo, bardzo mocno się wytłumaczyć. Dlaczego nie zrobił nic, żeby zatrzymać wypływanie, wywożenie w zasadzie wagonami pieniędzy do szarej strefy? No i też tutaj stan tych spółek mówi nam również, jak bardzo ważne jest to, żeby wszędzie byli raz ludzie fachowi, prawda, fachowcy, a więc i wykształceni ekonomicznie, najlepiej też znający się na różnych systemach, prawda, nie tylko na jakimś jednym i też, no to w ogóle to jest takie, jak to się nazywa, takie mówienie, no rzeczy oczywiste teraz mówię, ale ludzie uczciwi, prawda, no ale niestety tak żeśmy się doczekali takich czasów, że o takich, no, banalnych, ale ważnych sprawach musimy z drugiej strony mówić, bo tak to wygląda. Co znaczy zostawić gospodarkę w rękach ludzi nieuczciwych, w rękach ludzi niewykształconych, którymi mogą się inne podmioty niepaństwowe posłużyć, bo no tak to wygląda. No, były druzgoczące te rozmowy w tej restauracji, nie wszystkie zresztą mamy wysłuchane, ale to ciekawe, panie ministrze, że prawda, do tej pory, no właściwie można powiedzieć, że to chyba była
Jednak znaleźli się w służbach ludzi dobrej woli, którzy pomyśleli jednak za bardzo, za dużo się już dzieje, prawda? To jest, po prostu w głowie się nie mieści, no i zaczęli udostępniać te taśmy. Może kiedyś się dowiemy, jak to było, kto był tym, że tak powiem, który uratował w jakiś sposób Polskę w ten, bo wiadomo, że dużo się wtedy zaczęło robić takiego nowego myślenia. Pamiętam publikację taśm z rozmowami polityków Platformy z restauracji Sowa i Przyjaciele. Polakom wtedy otworzyły się oczy ze zdziwienia i z przerażenia, kiedy Polacy dowiedzieli się, jak zachowują się politycy Platformy wtedy, kiedy myślą, że nikt ich nie widzi i nikt ich nie słyszy. Bo oprócz treści rozmów, to uderzała jakość tych rozmów. To w zasadzie, gdyby nie wiedza, że powszechnie znane głosy, znane z programów publicystycznych, z mównicy sejmowej, ludzi, których kojarzymy z garniturami, ubranych w drogie koszule, wykwintne jedwabne krawaty, uczesanych, wystylizowanych, pozujących na autorytety moralne, to gdyby to wszystko odłożyć na bok, tą wiedzę, to te rozmowy bardziej, rozmowy polityków Platformy w restauracji Sowa i Przyjaciele bardziej przypominały dialog oprychów z bramy jakiejś niskiej klasy rzezimieszków niż polityków 40-milionowego państwa w centrum Europy. Dlatego, jak powiedziałem, otwierały się oczy ze zdumienia, także z tego, w jaki sposób ci ludzie traktują polskie państwo, jak traktują własność narodową. Mnie szczególnie uderzyły kulisy prywatyzacji Ciechu, kiedy okazało się, że ministrowie, politycy rządzącej partii zamieniają się w chłopców na posyłki jednego z oligarchów. Pamiętamy ten dialog, jeśli przypomnę, że ktoś usłużnie zapewniał jednego z przedstawicieli oligarchów, że wysłał już posłańca, i tu pada nazwisko jednego z ministrów Platformy, żeby pobiegł do drugiego ministra i sprawdził, czy ten nie spękał i sprzeda spółkę. No jak widać było, tamten nie spękał i Ciech zmienił właściciela. To jest wstrząsające. To jest rzecz niespotykana w państwie prawa. I to było zagrożenie dla demokracji w Polsce. Pamiętamy też słynny najazd służb Donalda Tuska na redakcję Tygodnika, który odważył się opublikować te wstrząsające nagrania. Bezpieczniaków, którzy wyrywali laptopa dziennikarzowi, który na tym laptopie miał nagrane rozmowy kolegów Donalda Tuska. Tak ekipa Platformy traktowała wówczas media. O tym trzeba przypominać, o tym trzeba mówić, żeby ci ludzie nigdy więcej nie wrócili na swoje stanowiska. Natomiast już żeby nie wyjść w stronę światła i do dobrych wiadomości, to przypomnę, że w tym roku działania rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do zwiększenia wpływów do budżetu o 30 miliardów złotych, z tego 20 miliardów to jest z podatku VAT, ale oprócz tego opozycji Polski za granicą, opozycji Polski w Europie świadczy także liczba lokowanych w naszym kraju inwestycji. Tu są twarde dane mówiące o tym, że na 355 tysięcy miejsc pracy w Europie, w przemyśle, które powstały w tym roku, aż 223 tysiące powstały w Polsce. I to jest realna pozycja i realna siła Polski na arenie międzynarodowej. Dzisiaj do Polski trafiają nie tylko firmy
tak jak kiedyś, montownie, hale magazynowe, ale dzisiaj mówimy o najlepszych firmach renomowanych LG, Toyota, które chcą właśnie w Polsce budować swoje fabryki, budować swoje zakłady, Daimler, i dzięki temu powstają u nas dobre miejsca pracy dla polskich inżynierów, dla polskiej myśli technicznej i dzięki temu Polska się rozwija. Polska jest dzisiaj krajem bezpiecznym. Polska jest dzisiaj krajem dobrze zarządzanym i dzięki temu Polska ściąga inwestorów, bo inwestorzy na całym świecie widzą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodnym partnerem i zapewnia znakomite warunki do rozwoju różnych przedsiębiorstw. I pora właśnie, panie ministrze, już rozmawiać z naszymi słuchaczami, tylko mówię, jedno mamy nadzieję, że tutaj to wszystko, co tutaj dobre, będzie się utrzymywało, że na powierzchni, będzie służyło przede wszystkim społeczeństwu, Polsce, rodzinie, każdemu Polakowi, gdziekolwiek jest, że nie będzie państwo równych, równiejszych, oczywiście uwzględniając zaangażowanie, pracę, wykształcenie, bo też nie można lenistwa preferować, prawda, i jakiś tam, prawda, zachowywać się tak, że każdemu tak samo, bo to nie byłoby rozwoju. Natomiast te warunki początkowe, jeśli chodzi o zaczynających w małych, młodych firmach, powinno być to podanie ręki po tym, żeby ktoś potem, rozwijając się poprzez swoje podatki, zwrócił to, co od państwa otrzymał. Ta zasada pomocniczości przecież tak bardzo sławna już i potrzebna. To są też korzystne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców. Przypomnę, że obniżony został podatek CIT z 19% do 15% dla małych przedsiębiorców, dla małych i średnich, których przychody są do 1 200 000 euro rocznie. Od kolejnego roku będzie ta granica podwyższona do 2 milionów euro, czyli osoby, których przychody są do 10 milionów złotych, będą płaciły podatek CIT na 15%. Teraz zapowiedź padła w Kongresie Ekonomicznym w Rzeszowie obniżenia o 50% akcyzy na piwo z polskich małych browarów, takich regionalnych, które cieszą się pewną dużą popularnością gdzieś w okolicach niedużego obszaru wokół swojej siedziby. To też jest ruch w kierunku polskiej przedsiębiorczości, ułatwienia dla rolników, którzy mogą bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. To jest szereg działań, które pojawiają się. Myślę, że to już temat szerszy na inny wątek rozmów niedokończonych, ale my bardzo, rząd Prawa i Sprawiedliwości, my bardzo dbamy o polskich przedsiębiorców, o polski przemysł. Zachęcamy też do kupowania polskich produktów, wspierania polskich produktów w czasie przerwy między częścią telewizyjną a radiową. Trochę tak zreklamowaliśmy jedno z narzędzi do rozpoznawania polskich produktów, aplikację Pola, którą można ściągnąć z internetu, zainstalować na swoim telefonie i nakierowując ten celownik tak zwany aplikacji w telefonie na kod kreskowy produktu w sklepie, dowiedzieć się, z jakiego kraju pochodzi produkt, czy jest polski, czy ta firma prowadzi w Polsce badania i rozwój, czy ma tu siedzibę, ile procent kapitału jest polskiego, ile zagranicznego u właściciela. To są nasze małe, codzienne wybory, ale takimi wyborami możemy też wspierać polskie rodzinne, często rodzinne firmy swoimi zakupami. Pora na rozmowy. Korzystajmy z obecności pana ministra Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, spółki Skarbu Państwa po 2 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. No, też możemy powiedzieć, gospodarczy wzrost, odrodzenie się tutaj Polski po tych 2 latach, tak o tym mówimy. Oczywiście sprawdzając te wyniki, rozmawiając z rządzącymi, przyjeżdżają do nas chociażby tutaj z szacunkiem wielkim pani premier rządu, panowie, panie ministrowie.
i no, pytamy, nie sprawdzamy, ale pytamy się o szczegóły, rozmawiamy i też nasi słuchacze mają okazję też tutaj zadać pytanie, też okazję jakąś swoją refleksję uczynić na te wyżej wymienione tematy. Zapraszamy, drodzy Państwo, to tematy, telefony dla Polski Północnej, dla Polski Południowej, które znacie. 655-23-55, 56-655-23-56, Polska Południowa, zagranica 48-56-655-23-33, 48-56-655.